4 września rozpoczęły się działania policyjne Bezpieczna droga do szkoły. Wzmożone patrole policyjne w rejonach szkół będą przypominać kierującym o zachowaniu ostrożności, o zwalnianiu przed przejściem dla pieszych, a także będą zwracać uwagę, czy zatrzymujemy pojazd w rejonie szkoły, czy to zatrzymanie nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Będą również sprawdzać, czy kierujący prawidłowo przewożą dzieci. Odpowiedzialni nie tylko za siebie, za to, co wy robicie, ale też odpowiedzialni za innych, tak? Na przykład za swoją koleżankę, kolegę, który akurat według was zachowuje się nieodpowiednio na drodze, tak? Poza działaniami ruchu drogowego, Bezpieczna droga do szkoły to również działania profilaktyczno-edukacyjne. Policjanci odwiedzają uczniów w szkołach, przypominają o zasadach bezpiecznego poruszania się na drogach, o bezpiecznym korzystaniu z przejścia dla pieszych, a także przypominają, jak ważne są elementy odblaskowe podczas codziennego korzystania z drogi.